Znajdujemy się w Muzeum Pracy Śląskiej. Jest to jedyna tego typu placówka w Polsce, która zajmuje się gazetą, czasopismem. Sam pomysł wynikł stąd, że tu w 1845 roku Krystian Szemel, ówczesny burmistrz Pszczyny, wydawał pierwszą polską gazetę na Śląsku, ale to może pokażę później. Zacznę może od dziejów w ogóle drukarstwa. Tu mamy portret wielkiego Jana Gutenberga, który o dziwo miał herb żebraczy taki, ale tak się to wszystko zaczęło w drukarstwie. I wszystkie drukowane książki do końca XV wieku nazywane inkunabałami. Inkunabuł to jest książka wydana do 1500 roku. Są to już bardzo wielkie unikaty, rzadkie. I tu my mamy eksponaty już niedługo potem. To jest 1600, któryś rok. I od razu najsłynniejsza ówczesna drukarnia w Europie, w Antwerpii, tak zwana Officina Platiniana, a dyrektorem, czy właścicielem był wtedy Baltazar Moretti. To jest brewiarz, który jest dla nas bardzo cenny. Dlaczego? Bo się okazało, w XIX wieku został jego właścicielem Tomasz Czebiń, pszczyński pleban, czy proboszcz. I tu mamy piękny jego wpis, że to jest jego własność, taki rodzaj ex librisu. I później mamy jeszcze drugą bardzo ważną rzecz, mianowicie po tym, jak na początku XIX wieku pszczyński dekanat został przeniesiony z Krakowa, z diecezji krakowskiej do wrocławskiej, to tu mamy już pieczęć, która to potwierdza. Dekanatus Plesensis i diecezja Wrocławiecka. Jest piękny wpis tutaj, także to jest nasz najcenniejszy eksponat z tej dziedziny. Później jeszcze pokazujemy wycieczką. Taki XVIII-wieczny starodruk. To są psalmy Dawida. Psalmy Dawida przekazane nam przez rodzinę pszczyńską. Bardzo cenny eksponat. No i już następny, czyli rytuał wrocławski, to jest rodzaj takiego modlitewnika. I co tu jest ciekawego? Że w łacińskim rytuale mamy niemieckie i polskie teksty. Na przykład bardzo cenny tekst o małżeństwie, jak się żona, jak się mąż mają zachowywać podczas ślubu i później bardzo warto to po prostu przeczytać w języku polskim. Teraz może przejdziemy do naszych pszczyńskich spraw. Plesniana są u nas jakby szczególnie czczone, dlatego że jest to nasza pszczyńska sprawa. Tu może pokażę kilka takich starodruków pszczyńskich. Tu mamy pierwszego drukarza w Pszczynie 1805, czyli Benjamin Feistel z Nysy, który tu kilka lat u księcia urzędował, drukował. I to jest właśnie piękny katechizm w jego drukarni wydrukowany. Tutaj mamy drugiego drukarza pszczyńskiego, czyli Augusta Krumera. Nazywa się to zbiór pieśni nabożnych w Górnym Śląsku, zwłaszcza w dekanacie pszczyńskim używanych, 1851. Co ciekawe, drukarz był ewangelikiem, leży, zaraz jak się wchodzi na cmentarzu ewangelickim po prawej stronie, August Krumer, i wydał, takie było zapotrzebowanie, że wydał trzy te modlitewniki katolickie co kilka lat, które wszystkie się na szczęście zachowały. A tu już najnowsza historia, czyli Pszczyna po plebiscycie, po powrocie do macierzy i pan Wydra w 1928 roku wydaje u lokaja Krajoznawstwo Powiatu Pszczyńskiego. Jest to unikalne wydawnictwo i tak, takie określenia na poszczególne krainy ziemi pszczyńskiej, że to warto w naszej czytelni przeczytać, jeśli kogoś to będzie interesować.
No może przejdziemy teraz do roboty, bo edukacja to przede wszystkim jest tłoczenie. Mamy tu nasz bardzo stary eksponat, 1830 rok, wykonana w Lipsku, prasa ręczna typu Boston. Ja może tak szybciutko pokażę, na czym polega i jej uruchomienie, i tłoczenie druczków na tej prasie. Nałożyłem już parę, to jest taki, macierzy taki rodzaj purpury. Muszę tak długo machać ręką, aż na talerzu pojawi się jednolita czerwona pasta. Już dobrze matowa. I teraz wkładamy formę. Tak wygląda forma drukarska. Czyli rama, tutaj jest właściwy rysunek i tekst z okresu renesansu, to jest z Biblioteki Jagiellońskiej, egzemplarz. I następnie jest klucz, tym kluczem muszę przyciągnąć, przykręcić zamki, żeby mi się ta forma cała nie rozleciała. Wkładam formę do naszej prasy, klinuję ją. I mamy gotową do pracy już maszynę, czyli prasę. Bo właściwie do wynalezienia silnika elektrycznego to były prasy. I teraz tak. Kiedy dźwignią ciągnę w dół, wałki idą do góry, nabierają farby. Schodząc w dół, smarują formę drukarską. Tak kilka razy trzeba zrobić. W końcu możemy już nałożyć kartonik. Przygotowaliśmy taki ładny szary kartonik i spróbujemy zrobić odbitkę. Proszę bardzo. Trzeba tak bardziej światło. To już jest jeden z XVI-wiecznych rycin i tekst. Ja zawsze wycieczkom daję zadanie. Proszę powiedzieć, co to jest widoczne na tej rycinie. No to jest spowiedź, tylko że młodzież musi dopiero dokładnie sobie wyobrazić, popatrzeć, co to jest. I tak w końcu taki każdy uczestnik wycieczki dostawał taką pamiątkę. No pokazujemy też inne sprawy związane z tym dawnym drukarskim, czyli składy rycerskie. Najpierw pojedyncze czcionki, później pokazujemy komputery sprzed 100 lat. Tu mamy na przykład piękny zestaw linotypów. Ja to nazywam komputer, bo miały klawiaturę jak komputer. Młodzi chłopcy tu od razu sobie próbują. Tylko zamiast ekranu mamy magazyny z matrycami, które te matrycy zbierają się później. Tu już jest nowszy linotyp taki radziecki z 1964 roku. Zasada ta sama, tylko więcej elektroniki. I kiedy linotypista rzece na klawiaturze wyklepie to zdanie czy ten tekst, to z magazynku wylatują matryce. Tak wyglądają matryce. W każdej matrycy jest jedna literka, duża i mała. A małe, a duże. Te matryce sobie podchodzą pod urządzenie odlewające. Tu mamy kociołek z płynnym ołowiem. Nie będę wyciągał, tam jest 8 kg taka babowa ołowiu. I następuje wtrysk ołowiu i zamiast pojedynczych czcionek mamy gotowe wiersze. Tak wygląda wiersz z ołowiu odlany. Oczywiście matryce z powrotem wędrują do magazynku, żeby być gotowymi na następny ten. I teraz z tych wierszy rzecer układa szpaltę. Ze szpalt kolumnę, stronę i tak powstaje książka. Przygadzać.
To by było tyle, jeśli chodzi o ten końcowy akcent drukarstwa typograficznego. Muszę powiedzieć, że dzielimy drukarstwo na typograficzne, czyli od wynalazku Gutenberga, czyli druk wypukły, następnie druk wklęsły i ostatni etap, czyli współczesne drukarstwo, to się nazywa drukiem offsetowym. No, przejdziemy teraz może do naszej tematyki drugiej, czyli dzieje pracy na Śląsku. Tak powiedziałem, pierwszym drukarzem, wydawcą pszczyńskim był Szemel, ale wcześniej mieliśmy też takich wydawców jak ksiądz Picek, który wydawał w Piekarach tygodnik mariański. W Bielsku był ksiądz Stojałowski. Ja dziś tutaj miałem jeszcze, bo muzeum powstało jeszcze w okresie komuny, 85 rok, więc towarzysze z Komitetu Wojewódzkiego powiedzieli, ale to macie w ogóle jakie klerykalne muzeum, sami księża redaktorzy. No co zrobić, kiedy wtedy księża najwięcej wydawałem? No, nasz największy drukarz i wydawca naszej ziemi pszczyńskiej, czyli Karol Miarka. Tu go mamy na Rycinie, tu mamy dom w Pielgrzymowicach, gdzie się urodził. Teraz tam gdzieś 10 lat temu powstało przedszkole, przebudowali to zupełnie, ale jest tablica, która mówi, pisze, jak właśnie tutaj się urodził Karol Miarka, kiedy i tak dalej. A tu jego czołowa gazeta, była to najbardziej popularna gazeta wówczas na Śląsku w XIX wieku, czyli Katolik. No, drugą postacią równie wybitną jest Karol Miarka syn, czyli jego syn o tym samym imieniu, który założył Mikołowie tą przepiękną oficynę drukarską. Było to wielkie wydawnictwo, czynne zresztą do dziś. Nazywa się to teraz Stolek, znana drukarnia. I tu mamy takie ważne wydawnictwa, jak Żywoty Święte, Pismo Święte. I syn, to było tak popularne, wysyłano to nawet statkiem do Polonii w Stanach Zjednoczonych. Także to, możemy powiedzieć, że to jest jakaś taka czołowa sprawa związana z ziemią pszczyńską. Teraz może przejdziemy do spraw już współczesnych. Tu może będzie jaśniej trochę podejdziemy. Otóż w 80 roku, czyli wybuch Solidarności w Polsce, spowodował, że gazety zaczęły się rodzić jak żyły po deszczu. Tu pokażę może parę takich z naszych zbiorów, tych nielegalnych gazetek. One się, teraz mówią o nich, że to są gazety drugiego obiegu. No a jakichś pospolitych powielaczach czy ksero wykonywano takie gazetki związkowe, które były potem kolportowane nielegalnie oczywiście po zakładach pracy. Bardzo są słabo widoczne, bo to jest wszystko, ale można jeszcze przeczytać, jak się niszczy Solidarność w Katowicach, właśnie w Hucie Katowice, Wolny Związkowiec, Wiadomości Katowickie. To są już teraz unikaty, mimo że to przecież było zaledwie 40-50 lat temu. Natomiast ożywiło się też środowisko artystów, literatów na Śląsku. I tu muszę pokazać niesamowitą gazetkę, której redaktorem między innymi był mieszkaniec Pszczyny, Andrzej Trzeciot, słynny zresztą satyryk, który później w New York Times się swoje karykatury i rysunki prezentował. To się nazywa Plebej. Było wydawane w latach 90. Nie Playboy, tylko Plebej, czyli Plebej robotnik, tak? Tak by to można przetłumaczyć. Czynem uczcimy piątego plebeja,
samorządy i niezależny miesięcznik społeczno-pornograficzny. No musiało być dowcipy, że to wszystko się tak rozchodziło. Tu mamy piękną karykaturę Andrzeja Czeczota. Mi każda kolejka mija się z celem. W ogóle jest dużo, niesamowicie dużo takich karykaturalnych i artykułów, i rzeczywiście pornografii trochę, ale to tylko było dla tajemniczonych. Z tego wszystkiego zrodziły się czasopisma lokalne, które coraz odważniej wydawano. To już było legalnie, między innymi nasza drukarnia przy Mizłom Proszę też wydawała takie gazety. Myśmy wydawali ten pierwszy głos pszczyński. A tu pani pokaże takie gazetki śląskich miast, miasteczek, które w tym momencie jakby uwierzyły w siebie. Tu jeszcze mamy gazety Solidarności. I potem mamy już te sprawy takie rzeczywiście lokalne. Temat Śląski, Dariusz Górnośląski, w tej chwili zupełnie zapomniany już. Diecezjalne, wtedy wolno było już diecezji coś tam wydawać. I tu jest gazetka dzielnica Katowic, czyli Dąb. Nazwali to Stary Dąb. Później jest Hajduczanin. Teraz już mało kto wie, co to są hajduki, prawda? Jeszcze niektórzy pamiętają Ruch Wielkie Hajduki, czyli Ruch Chorzów. A to jest dzielnica Chorzowa. Bardzo ładną gazetę wydawali, taką już w kolorze, wtedy to już było drogie. No, nasz Uniwersytet Śląski wtedy taki bardzo rewolucyjny wydawał swoje gazety. Później już graj EU, czyli już do Europy dążymy, tak? No i tak, ja się mianowicie czołowe środowisko, które wydawało właśnie te gazety lokalne. Tam był pan Antoni Halo, różnie żyjący, od którego rodziny zresztą mamy te zbiory. Czy gazeta Siemianowicka, Głos Siemianowicka, wtedy Goniec Siemianowicki. To wszystko wtedy się rozwijało. No później gazety upadały, teraz wiemy, bo 5 gazet została chyba jedna, prawda? Ale ten ruch taki rewolucyjny, solidarnościowy, on wtedy trwał i dlatego wiele inicjatyw zostało zrealizowanych. Jeszcze może pokażę teraz sprawy, bo mamy stulecie drugiego powstania śląskiego, 17 sierpnia. To warto też pokazać i opowiedzieć o tym, jak w Pszczynie to trwało. Otóż tutaj mamy jeden z naszych najcenniejszych eksponatów, mianowicie urna wyborcza z 21 roku ze wsi Brzeźce pod Pszyną, nie myli z Brzeszczami, po Brzeźce, powiat Pszyn. Wszystko musiało być w dwóch językach, powiat pszyński, Kreisplatz, Gemeinde Brzeszcz. I tu proszę zobaczyć miejsce na kłódkę. I takie wgłębienia półkoliste na pieczęcie lakowe. Wtedy ta gwarancja niezależności wyborów była właśnie takimi pieczęciami lakowymi Komisji Wyborczej jakby gwarantowana. No i mamy też maszyn dość dużo starych. Zresztą to się powiększa, bo w tej chwili już w remoncie konserwacji są następne unikalne maszyny, ale tu pokażę dwie maszyny typograficzne. To są już zabytki rzeczywiście cenne, maszyny arkuszowe. Tu mamy maszynę szwajcarską Johannisberg z 1927 roku. Jeszcze bardzo prymitywna. Papier wydrukowany jeszcze takimi grabiami drewnianymi był wyrzucany na zewnątrz. A tu już mamy całkowity automatik berliński, czyli maszyna arkuszowa w
w której wszystko już odbywało się automatycznie. To jest 1925 rok. Czyli górny podest, na którym ssaki brały pierwszy arkusz, podawały go na pochylni do cylindra drukującego. Tu mamy kalendarz, w którym była farba drukarska. Konduktor rozprowadzał farbę po wałkach. Tu znajdowała się forma drukarska i całość silnikiem elektrycznym była sterowana. Zadrukowany arkusz opadał na dolny podest. Także to była rzeczywiście już czołowe osiągnięcie techniki drukarskiej. No, na zakończenie chciałbym parę słów poświęcić drukarstwu, które już do dziś trwa właśnie w takiej technice. To jest technika offsetowa, przeciwieństwo do tamtych maszyn, gdzie druk wypukły, czyli to, co było wypukłe, było smarowane i było odbijane. Natomiast w offsecie to już jest wszystko metodą adhezji. Adhezja, czyli mokre odpycha farbę, tłuste, suche przyjmuje farbę. Taki preparowana płyta była naciągana na cylinder i cała współczesna technika polega na tym, że są trzy cylindry. Cylinder górny, na którym się właśnie blacha naciąga. Cylinder środkowy, gumowy, na którym się odbijała ten tekst czy ta ilustracja. I tam na dole cylinder dolny, czyli dociskowy. U góry mamy wałki, kałamarz, wałki wodne, następnie wałki farbowe. I to całość działała w ten sposób, że na łańcuszkach takie łapki wyciągały zadrukowany arkusz i to opadało na dolny podest. No tu jest trochę starsza maszyna, to jest Romajor niemiecki. Podobna zasada, tylko mniej automatyki. Też do dziś to jakoś nie umiemy tego uruchomić, bo już brakuje tam części. Proszę Państwa, no jeszcze tutaj może pokażę pracującą maszynę tyfograficzną, na której robimy takie oryginalne rzeczy, czyli ślepy błot. Ślepy błot, na przykład domy rzeczywiście, czy jakieś świadectwo, czy dyplom, gdzie wodą na przykład trzeba było wytłoczyć bez farby. To na tym maszynie robimy. Jest papier z taki, podanie do cylindra i zadrukowanie, ale już wraca. Zadrukowanie, ale już wraca już do na dolny głos. No to by było tyle. Myślę, że w najbliższym czasie nasze muzeum poszerza się o nowe fragmenty, nowe pomieszczenia, także jesienią już tam będzie można te dawne maszyny. Chcemy tam umieścić też taką nielegalną drukarnię Solidarności z tymi powielaczami spirytusowym, białkowym i nasza ekspozycja rozszerzy się. Mamy jeszcze na poddaszu drugą część ekspozycji, czyli prasa międzywojnia. Od Grażyńskiego do Korfantego, całe te polityczne przeboje, które były charakterystyczne nie tylko zresztą dla przedwojny, ale dla naszej rzeczywistości także. I kończąc, pokażę nasz bardzo cenny eksponat, czyli plakat wyborczy o ogłoszeniu wyborów na Śląsku do pierwszego Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
Więc bardzo rzadka rzecz po konserwacji. Są to wspaniałe nazwiska, jest wiele partii, które wtedy startowały od kadencji po komunistów. No i są sławne nazwiska, Korfanty, Wolny i wielu innych takich, które dla nas są bardzo w tej chwili ważnymi nazwiskami. To dziękuję bardzo. Chciałem na tym zakończyć.